Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazax, a to jest The Ascent. Gierka w rzucie izometrycznym z elementami hack and slash, ale raczej bardziej strzelanka RPG niż hack and slash. W każdym razie o gierce było jakiś czas temu bardzo, bardzo głośno. Ma niesamowitą, niesamowitą naprawdę oprawę graficzną, zresztą co widzicie też na ekranie. I dzisiaj sobie w tą gierkę pogramy, przyjrzymy się. Ja chwileczkę pograłem, zrobiłem prolog i teraz udajemy się mniej więcej na taką gdzieś tam misję i pokażę wam mniej więcej co i jak, ale to będzie po chwilce dla sponsora. Eneba.com jest rynkiem gier z tysiącami cyfrowych produktów, który ciągle się rozrasta. Znajdziecie tam najniższe ceny gier starych i nowych na różne platformy. Dla nas, diablomaniaków, też coś się znajdzie. Aby zapewnić wam komfort, Eneba oferuje całodobowe wsparcie klienta, żebyście mieli pewność, że zakupiony przez was klucz na bank zadziała, a wiarygodność strony potwierdza doskonała ocena w serwisie Trustpilot. Rejestrując się w serwisie poprzez link podany w opisie, dostajecie 1 euro bonusu na start. Ale to nie wszystko, bo wpisując kodzik Xazax dostajecie również 3% zniżki. Aktualnie na stronie znajdziecie bardzo ciekawą kolekcję horrorów oraz kilka innych bardzo ciekawych kolekcji w bardzo niskich cenach. Link w opisie. Okej, moi drodzy, gierka jest odpalona na full detalach aktualnie, z ray tracingiem, bez DLSS-u i robi naprawdę niesamowite wrażenie. Muszę wam powiedzieć, że YouTube na pewno nie oddaje tego, jak wygląda ta gra. Ale na pewno YouTube pozwoli wam się przyjrzeć całej mapie, jak ona jest szczegółowo wykonana, jak te wszystkie miejscówki wyglądają. To jest, aktualnie znajdujemy się w mieście głównym, że tak powiem. I jest to zrobione po prostu niesamowicie. No, plus ray tracing daje, robi swoje, te wszystkie odbicia, nieodbicia. Zakupiłem sobie ostatnio za pieniądze, oczywiście z donate'ów i z kurde YouTube'a, RTX-a 3070 i mogę wam te wszystkie dobrodziejstwa teraz pokazywać. Oczywiście jak się pojawi Diablo, no to też będzie się, kurde, bardzo przyjemnie grało. Powiem wam tak, strzelanka jest całkiem zacna, przynajmniej zapowiada się bardzo fajna przygoda. Ale czy chcecie to dalej oglądać, to już zależy od was. Uwaga, tu mnie to nie zaskoczyło, bo to już widziałem, ale zobaczcie jak to świetnie wygląda. Efekty cząsteczkowe, niesamowite. Słuchajcie, za tym, za tą grą stoi studio. Kurde, już zapomniałem jak się nazywają, New Order? Nie pamiętam dokładnie nazwy studia, przed chwilą je czytałem, ale wiem, że to są ludzie, którzy tworzyli m.in. Duma, Far Cry'a i tak dalej, tak więc są to ludzie... Kurde, no świetnie to wygląda przecież, masakra! No i mamy taką troszeczkę swobodę. Świetnie, wygląda ślicznie, może nie powinienem do niewinnych strzelać, ale co tam. Strzelamy na dwóch jakby poziomach. Bo tak strzelając, strzelamy jakby w dół. Jak są niskie potwory, czy niscy przeciwnicy, to ich nie to musimy strzelać w taki sposób. A tutaj celujemy w głowy, czy tam w torsa, czyli prawym przytrzymujemy, nie przycelowujemy, tylko po prostu... to jest takie dziwne dosyć, nie spotkałem tego jeszcze nigdy. Okej, i lecimy. Nie będę wam zdradzał fabularnie, o co tu chodzi. Level up. Okej, jak możemy to podnieść? Wow, to był mój skill. A nie, to są hapeki, gdybyśmy mieli za mało. Alright, kumam. No idziemy. Idziemy dalej. Co my tu mamy? To jest podstawowy komponent. Crafting się również znajduje. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda ekran tutaj ekwipunku. Gdzie to? Czemu się nie włącza? Chyba nie możemy odpalić ekwipunku teraz, ani nic podczas akcji. Okej. Okay. No normalnie działa. Mapka. Mapkę widzimy. Mapka jest. O nie, proszę. Mamy tutaj ulepszenia. Skille tutaj, jakieś moduły, pancerz też można zmieniać, hełmy, tłowia oraz spodnie, możemy to w sklepach kupować. Aktualnie nie mamy jakiegoś dużego wyboru broni, bo za krótko grałem, a chciałbym się dorwać do shotguna, ciekawy jestem czy jest. Okej, jest bardzo dużo fabuły w grze, o dziwo, w takim hack and slashyku.
Gdzie mamy iść? W tamtą stronę. Okej, okay, i tam pójdźmy. Okej, okay, jak widzicie, graficznie wygląda to prześlicznie. Wszystkie elementy, wszystkie... Kurde, nawet każdy pojedynczy wyrenderowany śmieć wygląda ładnie. Woo! Powiem wam, że strzela się niesamowicie przyjemnie. No i muzyka, Mistrzostwo Świata. Patrzcie, nawet wnętrze tam budynku widać przez okno. Mnie takie szczególiki w grafice bardzo, bardzo, bardzo jarają. No niestety gierka podobno nie jest jakaś wybitna później już. Ale takie rzeczy to po prostu robią na mnie niesamowite wrażenie, właśnie jak się pojawiają jakieś. Oh shit. Czekajcie, z tej strony go dorobimy. A, tu mam hapsy. Plup, aha, czyli musimy mieć... Bang! Fizyka tych wszystkich elementów. Okej, okay, co mamy? Tutaj chyba musimy przejść. A, kucnął! Dlatego w niego nie trafiałem. Jak widzicie, gościu jak kucnie, a mamy przycelowane w taki sposób, no to go nie trafiamy. Musimy góra-dół wybierać. Dwa poziomy jakby są. Tu możemy tych automatów używać za pieniądze, żeby nam wyrzuciły HP-ki, punkty życia po prostu. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Gra nie jest jakaś turbo trudna, przynajmniej na razie mi się nie wydaje. Damn! Kurde, taki cyberpunk jakby wyszedł. Też bym był bardzo zadowolony. A jeżeli chodzi o cyberpunka, to oczywiście odpaliłem sobie go na ultra z ray tracingiem i z tymi wszystkimi pierdołami, ale niestety safe mam skrzaczony. Takemura się zaciął gdzieś tam i nie chce się ruszyć i dupa. To? Okej, okay. Jeden tam nam uciekł. Za osłon możemy sobie strzelać. No i cóż, moi kochani, nowy komputer to oczywiście nowa wydajność na streamach. Będę mógł sobie postreamować i ponagrywać dużo więcej ciekawych gierek. Nie wiem, na co się zdecydować na początku. To znaczy na grę, którą sobie przejść po prostu tak dla siebie, niekoniecznie streamując. Myślę nad Horizon Zero Dawn, podobno bardzo dobra gierka. I myślę nad Days Gone. Nad tymi dwoma grami myślę. Podobno obie są bardzo dobre i się nie mogę, kurde, zdecydować. Może wy mi pomożecie. Pomożecie z tym wyborem. Czekajcie, ja tu w ogóle nie miałem iść. God damn it, nie patrzę na tą mapę. Tu miałem przyjść. Yo man. Nic mi nie robi. Możemy kucnąć sobie. Za osłoną na przykład. Kurde, powiem wam, że robi to robotę. Muzyka, klimat i oprawa graficzna to tu jest po prostu najwyższych lotów. O, nie tam. Gdyby się zdecydowali z tego cyberpunka, wam powiem, zrobić po prostu strzelankę. Nawet... Żeby tu, na windę? Tak jest. Damn, to naprawdę wygląda niesamowicie. Wow, 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 Nie widzę ich.
Kurde, świetne to jest uczucie. No i jak widzicie, wygląda niesamowicie gra. Mam nadzieję, że nagranie będzie na tyle dobrej jakości, że będziecie mogli to wszystko zobaczyć w jak największej szczegółowości, że tak powiem. What? Bo będę mógł pojazdem? Osłony, podczas... Okej, okay. Osłony, to już ogarnąłem bez samouczka. Jakiś bisiek biegnie, kury, możemy go zabić. Uuu, jakaś broń. Pokażcie no to, wyposażenie, broń główna. Obrońca M4, a czemu nie mogę? Musi wejść jako pomocnicza. Aha, ja mam taką broń, tak? To jest granat. Okej, okay, to ja już mam tego gnata, to jest ten obrońca. Wygląda jak taki, kurde, SMG bardziej niż M4. Ale alright, niech będzie. Jedziemy dalej. Lekkie przela... O kurde, sorka. A nie, to był przeciwnik. Myślałem, że to... Wow! Nie wiedziałem, że można pojazd rozwalić. O, widzicie? Możemy z nad osłony tak fajnie sobie. I praca kamery, powiem wam, jest przyjazna całkiem. Przyjemna. Widzieliście? Nie jesteśmy na środku ekranu, tylko tak, żebyśmy widzieli przeciwników, to nam się oddaliła fajnie. Elegancko, powiem wam. Okej, okay, granatem się rzuca pod G. Można detonować w trakcie. Okej. Okay. Kurde, jakaś broń. Czasem się zdarzy mały lekki lag. No ale ona ogólnie nie jest jakoś wyjebiście dobrze zoptymalizowana, niestety. Na poprzedniej karcie, bo oczywiście też oczywiście zagrałem wcześniej sobie w tą gierkę. W zasadzie to na premierę, bo jest w Game Passie. To nie wyglądało to zbyt pięknie. To znaczy tak, odpaliłbym ją na maksach, ale w 30 FPS-ach, co przy takiej dynamice rozgrywki troszeczkę nie współgra, że tak powiem. O nagrywaniu już w ogóle nie wspomnę tej gierki, bo wyglądało to słabo. Wow, tam była druga beczunia. Wow, wszystkie kurde gangusy z okolicy mnie tu się ciepły na mnie. Okej. Okay. Teraz mamy pistola. Tu możemy, tu się zmieniamy na kółeczku. Pięknie. Efekty cząsteczkowe, jak to wszystko wybucha, wygląda... zarąbiście. A co my tam mamy? Gościa ciało się... Podstawowe komponent, czyli coś do craftingu. Odbicia robią robotę. Popróbowałem sobie parę gierek z raytracingiem odpalić. Powiem wam, że najlepszą robotę do tej pory z tych gierek, które widziałem, to robi Doom, jak jest na fullach już odpalony z raytracingiem. No i Metro Exodus, oczywiście. Odpaliłem również Shadow of Tomb Raider, ale... Tomb Raider, nie będę mówił, kurde, nie po polskiemu. Shadow of Tomb Raider. Ale tam, kurde, ciężko, żeby zobaczyć ten ray tracing, to trzeba się przyglądać, wiedzieć i szukać. W takich gierkach jak ta, to widać od razu te wszystkie odbicia, wyglądają cudnie. W Cyberpunku również wyglądają cudnie. Ale jak to wygląda niesamowicie w Metro Exodus, to jest po prostu
Mała bania, naprawdę, niesamowicie to wygląda. O, trzeba troszeczkę ostrożniej. O kurde, on też się chowa za osłoną. Damn! Tego się nie spodziewałeś, chłopcze. Co my tu mamy? P1. P1 to są te pistolety, M4 to są te karabinki. Trzeba przy kolejnym automacie jednak się zatrzymać. O, jest. Ale dużo nam dało. Nie za dużo. Wow! Kurde, skąd oni się biorą za pleców za każdym razem? O, hapeki pięknie. Pięknie. Tu znowu trzeba było nad głową celować, bo był za osłoną gościu. No, za dużo broni to tu nie wypada, a szkoda. Fajny by był motyw, gdyby można było tymi tą bronią się bawić. O, wyleczmy się na maksa. Ubojnia. Okej, okay, odnowiono większą liczbę przypadków przemocy, w tym morderstw. Zbliżamy się. Coś dla mnie. O kurde, trochę za blisko. No i kurde, znowu mi za pleców wyskoczyli. Skąd niby? Ładnie. Come on, guys. Kurde, wrócili na miejsca startowe. Tego nie lubię w grach. Strasznie. Wow, jakaś inna broń. Dawaj to. Lęk. Pokaż mnie to, panie. Wyposażenie pomocnicza. Lęk. What the hell? Chciałem kończyć odcinek, ale chyba zobaczymy, jak to działa, nie? Ale dźwięk jest niesamowity. What? Krytyk tam widziałem. Wow, wow, wow. Alright. Uuu, jakaś niebieska skrzynka. Spodnie. Sprawdźmy sobie te spodnie. Nie wiem, czy mój ekwipunek odpalam na mapie. Pancerz z nogi. Okej, okay, atrybuty. Gdzieś czytałem legendę tego. W sensie, że... Bo to są obrony przeciwko różnym... Przeciwko żywiołom po prostu. Ja, ta jakby. Bo tutaj te żywioły jakoś inaczej nazywają. Bam. Ale cóż, moi kochani, jakbyście w bojni nie ma kurwa żartów. Korpsek rzadko tam zagląda, więc władze sprawują same czubki i dziwolągi. Agresywni uzbrojeni po zęby. Z dłużnicy naszego szefa. Wow, dużo tych dłużników. Au, au. Okej, wycofali się? To mnie właśnie denerwuje, że się przeciwnicy wycofują. Dostają w ciepę i elo. U, hapeki tam są? Nie. Nie mogę powyżej celować.
Pięknie. U, coś nowego? Nie, obrońca. Ciekawe, czy będą to wszystko posprzedawać. Pięknie to działa. Okej, health pack, bo już myślałem, że mnie mogą rozwalić tutaj, ale jednak nie. Mega, mega ładnie to wygląda, ale dosyć już się nachwaliłem chyba. Wow, jakieś kurde mechy. Ale to chyba nie byli przeciwnicy. Chciał rzucić granat we mnie, ale po tym jak go postrzeliłem, granat został na miejscu. O kurde, chyba dałem się otoczyć. Nie ma. Tak łatwo nie wydymacie Freda. Dobra, moi kochani. Będę kończył. Mam nadzieję, że wam się podoba gierka. Napiszcie, czy byście chcieli zobaczyć coś więcej z niej. Taki film na niedzielę, żeby po prostu było widać, że wujek Xazax gdzieś tam żyje i coś tam robi. No nie mogę się nacieszyć tą moją kartą. Bawię się, bawię. Co chwila włączam inną grę i zmieniam ustawienia. Sprawdzam, jak działa na maksa. Po czym pogram chwilę, wywalam ją z dysku, instaluję następną. A już niedługo, moi kochani, Diablo 2 Resurrected, które będzie mi się tak pięknie streamowało dzięki tej karcie, że nie macie zielonego pojęcia. To by było na tyle, zostawcie łapkę w górę, widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!